A we wszystkim. W dzisiejszym odcinku pierwsza praca nową maszyną. Ale nie jest takie wszystko proste. Już wiem, po co jest ten łańcuszek. Ten łańcuszek jest po to, żeby tutaj zaczepić. I wtedy to się reguluje tym, żeby to nie latało, żeby to się nie bujało. No. Tego na razie się nie czepią, chociaż aż mnie swędzi, żeby to przeciąć, ale dobra. Maszyna nowa, ja do zaczepienia. Oczywiście, moje piękne eurozłącze w czujniki John Deere znowu nie działa. Pamiętacie, jak tutaj wstawiłem, spawałem tutaj? Możecie sobie obejrzeć film, to działa. W dzisiejszym programie będziemy spawać końcówki szybko złączeń, czyli zrobimy taki przeszczep. Mamy pacjenta, mamy przeszczep. Ta końcówka tu ma się tak ruszyć. Dzisiaj zarobiłem 300. Takie dniówki to mogę robić codziennie. To co? Na razie do następnego. To działa, jak ktoś tam mówił, że coś cieknie, to można tam zobaczyć, gdzie to cieknie, chociaż ciągnik jest umyty. Ale to nie cieknie i to działa, ale moi drodzy, stała się rzecz następna. Przestał działać ten, co u góry jest. Te szybkozłączki, one gdzieś kosztują około 200 zł, albo może i więcej. Ponad 300. One się rozkręcają, wiecie co? One się rozkręcają. Bardzo prosty sposób. Wystarczy mieć pożebno i madło, takie jak ja mam. Za mocno ruszasz tą ręką. Bo się zdziwiłem, wiecie co? Zdziwiłem się. Do czego to zrobiłem? Bo stary sobie rozciąłem i sprawdziłem się, czy on się rozkręca. On się rozkręca tutaj i tutaj się rozkręca. Mam tam na warsztacie. Także to można sobie rozkręcić i wyczyścić. O, chociaż nie pokazywałem tego, jak to nie działało. O. Tak na razie to ma wejść. O. W pewnym momencie myślałem, że coś jest nie tak z tą sprężynką czy tym. Prawdopodobnie tam tutaj nachodzi taki brud, chociaż cały czas jest zatkane taką końcówką, jak tutaj jest. Ale tam nagromadziło się troszkę brudu. Tam, gdzie te kuleczki mają się schować i zacisnąć właśnie tutaj w obrębie tej końcówki męskiej. To się mówi, to jest żeńska, to jest męska. Da się to rozkręcić, ja to zaraz złożę. Pociąłem niepotrzebnie. Powiem szczerze, że ja miałem wtedy moje przenośne i madło. Ja to próbowałem rozkręcić, ale ja tego nie mogłem rozkręcić, wiesz? A pamiętam. To złapałem tutaj dobrze, stabilnie, tam gdzie się rurki wkręca. I powiem, że nawet zbytnio kluczem takim zwykłym, hydraulicznym i rozkręciło się. Rozkręciło się. Oczyściłem sobie tutaj to wszystko, w szczególności tutaj, o. No i oczywiście powypadały mi kuleczki. Nie trzeba to po prostu powkładać. One na zewnątrz wypadają. Do środka nie wpadną, wiecie? Tak delikatnie to towotem sobie posmaruję. No i popycham te kuleczki. Się trzymałem mniej więcej tak troszeczkę. Zaraz sobie to ładnie skręcę i zaraz zobaczymy, czy to będzie działać, bo to też nie jest powiedziane, że to jeszcze będzie działać, ale myślę, że to jest to. Człowiek jakby nie wiedział, prawda? Pojechałby do sklepu, ja oczywiście nie mogłem pojechać do sklepu, bo wiecie. To musiałem sobie radzić sam. Patrzcie, trzyma się, trzymają się te kuleczki. Tam ładnie oczyściłem gwint z tej strony. Zakręcamy tutaj, o. Pięknie się skręca. Wytrzemy ten. I zaraz zobaczymy, czy nachodzi na ten. 2 godziny się męczyłem, sobie myślę, może gdzie tam ten brud wyjdzie. Miałem WD-ka, trochę WD-ka, psiukałem sobie tam. Gosek nie wejdzie. No kurwa. To może wkręć go już, żeby był na miejscu. Czekaj, ja go z... Będzie ci stabilnie go wepchnąć. No właśnie. No oczywiście nie ubiło się od... bez ubicia palca. No nie tak o proste. Dobre i madło i się rozkręciło fajnie. Ciekaw jestem. Myślę, że da radę. Widzę, że ci koło odpadło. A, to pomalutko zaczynam transportera, jak tutaj widać. Przygotowuję go do takiego szpachlowania. Gdzie niegdzie trzeba będzie tam rdzę powycierać. Rzuci się troszkę baranku. To byś miał jakieś takie, o, jakieś słowo na Allegro znaleźć mi jakiś ten porządny, bo to widzisz, sprężynka mi uciekła. Tylko znajdę ci jakieś niemieckie. Łańcuchy. Czekaj, kur... Wszędzie jakieś problemy. Człowiek chce coś zrobić i co chwilę tylko 300 tam 500. Pasja! Jak ja się tutaj czuję! Czy to Symmering nad nie chce najść, kurde. Wielka chwila, niosę akwarium. No i co dalej, kurwa, to samo? A ja pierdolę. Już, kurwa, jestem ksiądz. A idę, kurde, będę lepiej kazania czytał. No chyba coś jest nie tak z tym gniazdem jednak. Zapowiada się kolejne cięcie.
cięcie, gięcie i chuja walenie. Nie ma to jak budowlanka. Nie ma to jak pasja, kurczę, Francek. Badzika zimnego wypił. A wypił. A o. Piwo zimne sobie trzasnąłem. No. Kręcą, ja to muszę zrobić. I koniec, koniec testów. No, widzicie, tak to jest, tak to jest. Kąt zdech, rozsada nie rośnie. Krótko, złączka nie chce się podłączyć. 7 lat nieszczęścia, no. Także chyba robimy taką przerwę w nagrywaniu troszkę. Muszę iść na urlop. Boki mnie bolą. Co to się dzieje? No co ty? Może ty się to robisz, może ty nie potrafisz. No coś kurczę jest nie tak. Patrz kurwa. Jedziesz? No przeszczep. Kolejny przeszczep. No. Halo, John Deere Polska. Co to się dzieje? Znaczy ładnie odczyściłem wszystko. Widzisz, tak jak i zachodni być. Ciągnik. Taki amerykański. Taki będzie. Amerykański. I co? I 300? Kolejne 300? Nie, 50. To jest i tarcza jedna. Rolnictwo właśnie powinno przynosić zysk, a nie jakieś pasje. Panie dyrektorze, tak czy nie? Oczywiście, że tak. Bo kan dupy takie rolnictwo, które nie przynosi zysku. Powinno zarabiać na siebie i na siebie zostać. I jeszcze powinno zostać właśnie. Dobra, ja idę to jeszcze raz rozkręcać. Klątwa na roztoczy się pałęta. Jest przestrzenie no na i cały wyjedź, kraj. Wyjedź sobie nawet. Chyba wziąć, kupić konia. Koń by się zezrał. A za to zrobił. Przeszkadzam ci? Nie. Widzę, że ci dobrze idzie. Może jakiś serwis? Szybko złączek uruchomisz. No na pewno 300 by nie dam. Popatrz, rozciąłem to anten. Wtedy zauważyłem. Całkiem go rozkłowi. Zauważyłem, że jest dwa gwinty. No, aha. Widzisz? No musisz tato przestać ruszać tymi rękami, proszę cię. Tu? Tu? I tu, o, tak bym powiedział. O, tak to jest. O. O. Success walk. Jak to wygląda fajnie. No co ty myślisz? Patrz, no ja tu sprężynkę nawet poprzecinałem. No tak się tak mniej więcej musiałem się dowiedzieć, czy tam coś jest. Po co miałem na siłę? Czy to jest ze starego te wnętrze, tak? Tak. Ono jest całe. Nie, też. Nie, bo przycinane jest. I czekaj, muszę teraz. Bo zaraz mi kuleczki powypadają. Idę do tej mojej miseczki tam. W budowlance takich problemów nie ma. Nie ma, kurwa. Jest to albo krzywo, albo prosto. I jest ich 10. Dobra, nie ma kulek, prawda? No, bezkulkowy teraz się zrobił. Patrz, jak głęboko wchodzi właśnie. Czyli to nie jest wina sprężyny, widzisz? No. Wszędzie jest czysto. No, nie powiem, na początku były paprochy. Wiecie, takie gówno. Człowiek już tu siedzi, kurde, chyba 2 godziny. Ursusa nie chcesz męczyć, prawda? Nie chcę tam. To jest za ciężka maszyna na Ursusa. Nie wiem, ja tu nie będę się przechwalał, że jak ja tutaj zaczepiam, nie wiadomo co. 500. No ja rozumiem, rozumiem. Ale początkowo miało być do Ursusa. Miało być, ale widzisz, zobaczyłem, ile te brony ważą. I jest co ciągnąć, jest co ciągnąć, jest co udźwignąć. Zmiłuj coś się dzieje z tymi kulkami. Pójdę w ślad za Guciem chyba. Gdzieś mi owiało, kurde, owiało mnie przy tym podlewaniu. No dobra, składamy to na sucho. Mamy kulki. Czy będzie jakiś efekt? No ostatnio na jesień. Ale do pługa mi trzeba było jeden tylko. A który używałeś? Ten czy... To już sam nie pamiętam. Może ten już się zawiesił wtedy. No ale no widzisz, no jest oczyszczony, jest rozkręcony. Żeby ci kulki nie wypadły. A niech wypadają, będzie bez kulek. Bez kulek. Delikatnie to się cofa, ta środkowa obręcz. Mhm. To te tam kulki mają takie bieżnie. No. Na cofnięcie się. Tak jest. Kurwa, już nic się nie rusza. Aj, na katastrofę. Co są kolejne mechanizmy tam do rozkręcenia? Jeszcze jeden jest. No to dawaj, kręcimy. Najwyżej będzie przeszczep. Może podgrzać. Co? Grzejemy? Czy puścił? Aha, to kurwa zjebał. Gwint teraz, o kurwa. No i już ćwirek. No jak mocno skręcisz, to wiesz. Kręć. Gwint jest, no, tam ile gwinty brakuje? 10%? Widzisz, powinien się zatrzasnąć, widzisz? Puszcza. Hmm? Ładnie nachodzi, tak jak powinno być. Mhm. Dochodzą kulki.
Już się pierdzielę. Uważaj na kulki, no deptysz za... Ze swoimi strusiami uważaj. No, ty tu się baw, a ja pójdę kosić trawę po prostu. I jak tam? Zrobiłem. Tylko wyciągnąć nie mogę. Rozkręciłem tu jeszcze. Troszkę jakby się tutaj zastało to wszystko. No ja już z kocu wychodzę. To idź kosić, z pożytecznego zrób. A ja tutaj przygotuję to wszystko na jutro. To już gówniany odcinek. Ale nie do końca 300 w kieszeni. Nie wiem, przez to, że może się mało używa, podejrzewam. Zatrzasnęło się, wiesz, bo to tak troszkę inaczej trzeba wcisnąć i dopiero wyciągnąć. No ale zobaczymy, no. Jak jutro będziemy w polu, to znaczy, że się udało. Dalej, kurwa, to samo. O, nie. A, jest, jest. Kurwa. Może nie wyciągę, tato? No to takie głupie wyciąganie. Na siłę takie. O, jest. Działa, choć 300 w kieszeni. 300 3 godziny. Stówka na godzinę, co? Może być. Nie dam nikomu zarobić. Od sobie nie dam zarobić. Zaraz zostawimy to. Zobaczymy, czy to się składa, czy się nie składa. Ja widzę, tu nie było podokręcane. To jest tu chyba 24. Chyba, że tutaj będzie. Oczywiście John jeszcze nie przyjdzie, nie ma klucza. Krzywa! Kuźwa, mać. Przygotowany do jutrzejszej pracy.